13-17 December 2023 John Tien Beach Pattaya City World Cup. Sprawdźmy, co to za sprzęty. Może z zewnątrz nie wygląda jakoś wspaniale, może nie zachwyca jakoś wyglądem, ale dania smakują bardzo dobrze i ceny też są w sumie bardzo spoko. Przed nami kolejna impreza surfingowa. Tak jak widzicie, w Pattayi co kawałek na plaży, inne mistrzostwa, w innych zawodach i dzieje się naprawdę dużo. Zaczął się grudzień i od razu widać to po pogodzie. Właśnie skończyłem poranny trening, godzina za 15:10 rano. Jest już tak gorąco, że w listopadzie to można było tylko pomarzyć o takiej pogodzie. Także naprawdę bardzo mocno zmieniła się pogoda w grudniu. Jest już bardzo gorąco, świeci cały czas słońce i już od dobrego tygodnia albo dłużej w ogóle nie padało. A wcześniej padało każdego dnia, dzień. Przyszedłem po coś do picia do sklepu. Bo jak się robi trening o tej porze, już teraz o 10:00 i nie ma się nic do picia, to naprawdę nie jest dobrze, trzeba się coś napić. Myślę, że dzisiaj dobra na czczo będzie woda z kokosa. Co prawda nie z normalnego kokosa, tylko ze sklepu z kokosa. Nie wiem, czy to jest taka 100% woda z kokosa, ale może, miejmy nadzieję. Najpierw to, a za chwileczkę spada na fajne śniadanie, także zostańcie na dłużej. Znajduję się na John Tien i tutaj właśnie wybieram się na śniadanie. Nikt dzisiaj nie był zainteresowany, żeby wybrać się ze mną na trening, więc niestety na śniadanie też idę sam i zamawiam green curry zup w mega miejscu, gdzie już kiedyś jadłem tam zupę i było bardzo smacznie, naprawdę. Jedliśmy tam wiele różnych dań i wszystko było bardzo dobre, także wybieram się tam ponownie, bo już dawno tam nie byłem. W Tajlandii trzeba doceniać miejsca parkingowe w cieniu, bo przed chwilą skuter stał w samym słońcu i po prostu siedzenie było tak nagrzane. Parzy skórę, można dostać wręcz normalnie uczulenia. Ja właśnie jestem już na miejscu, jest to miejsce. Może z zewnątrz nie wygląda jakoś wspaniale, może nie zachwyca jakoś wyglądem, ale dania smakują bardzo dobrze i ceny też są w sumie bardzo spoko. Dlatego za sekundkę siadam, zajmuję miejsce i zostaję tutaj na green curry. Przeróżne dania w przeróżnych cenach, za 70, za 80, za 60, tutaj jakiś chicken w czosnku za 100 batów, a moje green curry zup za 120. Mam nadzieję, że będzie to tylko też taka porcja, jak była kilka miesięcy temu, bo byłem tutaj ostatni raz co najmniej z pół roku temu, więc zaraz zobaczymy, czy coś się zmieniło w porcji i w smaku. Cena mniej więcej jest ta sama. Takie troszkę śmieszne mi się wydaje, bo patrzcie na to, tutaj jest normalnie kamera, nie wiem, czy stąd widać, czy nie. W każdym razie tam normalnie jest telewizor, na którym z wszystkich kamer, które tutaj w tym lokalu, że tak nazwę to miejsce, są, no to wyświetlają się tam normalnie na monitorze, na telewizorze. O kurde. Są tutaj dwie panie, które przyrządzają dania. Tutaj mają swoją kuchnię. O, i pani mi już tam green curry przyrządza. Tutaj ryż. Specjalne naczynie na ryż. I tak wygląda kuchnia. Tak wygląda moje green curry, do tego ryż, przepyszne papryczki, które wyglądają tak o, w przepysznym sosie i do tego jeszcze sobie tutaj wziąłem jakiś sól i taki jeszcze coś, żeby posolić troszkę ryż, bo oni tutaj ryżu nie solą. Siema, a pani co tutaj robi? Chcę wam coś pokazać, to jest od mojego kapelusza tutaj było. I mam na tego zrobić taki naszyjnik. Dwa w jednym. Zrobiliśmy z mamą piosenkę. Tak? Co to za piosenka? O kaczorze i szkibidabidi. Co to jest szkibidabidi? To jest ze mnie piosenka. Możemy zaśpiewać. Nie, Bibiani. Proszę. Ty mam śpiewać. Okej. Szkibidabidi. 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 Ale z was orkiestra? Ale masz piękną zupkę, ci powiem. Tak? Ale ładna zupka. Z czym jest ta twoja zupka? To jest pork, czyli świnia. No. Taka jakaś czerwona. No bo to jest red pork. Tak się nazywa. To są pierożki. Pokaż tego pierożka. O, jaki pierożek. Żółty. W środku jest też... Świnia. Świnia. Tu jest makaron.
taki. Ładny. Pyszna zupa. I pyszna zupa. Takie wygląda pierożek od środka, takie mięsko mięciutkie. Ładnie wygląda. Pierożek też mięciutki. No. Takie mięciutkie, mięciutkie mięsko, takie przepyszne. Jeszcze z zupką. Ale robicie smaki. Thank you. Avocado, mango. December 17, 2023, Jomtien Beach, Pattaya City. World Cup takich jet ski. Co tam? Co? Jakiś palec tu wystaje. Rzeczywiście. Co to za palec? Dobra, nie rozwalaj tego bardziej. Co? Przyjdziemy na zawody tutaj? Nie. A, to my przyjdziemy bez ciebie. Nagramy ci? No spoko. Fajna będzie impreza, będą tutaj tak, wiesz, jak one tu głośno chodzą, te sprzęty. Kurde, tu ostatnio pływał taki jeden, to tak głośno, że masakra. Patrz, jakie fury. Niezłe, co? Za parę dni będzie grubo się działo znowu w Pattayi. Międzynarodowe zawody w ściganiu się właśnie takimi sprzętami wodnymi. Nieźle przygotowane auto na dwa piętra. Na dole, u góry. Tu kolejna przyczepa ze sprzętem. Jest tego sporo, bo World Cup w Pattayi za kilka dni. Tutaj główna scena. Tutaj po prawej mnóstwo namiotów na plaży rozłożonych, chyba po to, żeby było dużo cienia, żeby każdy mógł sobie w spokoju tutaj posiedzieć, bo kurczę, jak to będzie w dzień się wszystko tutaj działo, no to słabo by było na takiej plaży, bo by się wszyscy tak zjarali, że masakra. Więc zadbali o to, żeby rozłożyć dużo namiotów i żeby dużo ludzi się pomieściło w cieniu, jeśli ktoś tylko chce. Sprawdźmy, co to za sprzęty. Nie wiem tylko, jak tam przejść. Żeby mnie tu ktoś zaraz nie okrzyczał, bo takie szarfy na dole. Okej, ale fura. Sprawdźmy, co oni tutaj piszą o tym. Ale maszyna. Emi, jak ci się podoba? Ładny? Pośmigalibyśmy takim, co? O! Ale maszyna. Po lądzie takim? Trzeba byłoby koła zamontować. I by można było jeździć. Co? Jeszcze raz? Nie, bo to takie nowe, to raczej nie. A raczej to tanie nie jest. O, jakiś discount 60%. Do tego miejsca, za tą barierkę można chodzić. A, nie wiem właśnie, chyba nie. Dobra, chyba musimy stąd uciekać. No tutaj... Szarfa jedna spadła, tylko dlatego mogliśmy tu wejść. Nie stawaj na to, wiesz? Spróbuj przekładać kroka. Emma nie wytrzymała i zatrzymała się przy pierwszym street foodzie i mówi, że ona chce nogę z kurczaka. No i już się smaży. Proszę bardzo. Z grilla, z rana. Pyszne nóżki. Tak? Nie? Okej. But take away, yeah? Emi je mojego kurczaka. Mój to jest. Mój! A ja jem tylko sałatę o smaku kurczaka, bo ten kurczak był tutaj w tym worku z tą sałatą i tylko pachnie jakiś tylko tłuszczyk się otarł o tą sałatę, ubrudził ją, no i takiego mam kurczaka. Tak jak tą czekoladę się wącha, czekoladę patrzy i gryzie sałatę. Ja tak samo chciałbym zjeść tego kurczaka, tak patrzę na tego kurczaka, patrzę i gryzę sałatę. Przed nami kolejna impreza surfingowa, także tak jak widzicie w Pattayi co kawałek na plaży, inne mistrzostwa, innych zawodach i dzieje się naprawdę dużo. Tutaj też pełno sprzętu porozkładanego, międzynarodowe zawody, więc mamy zawodników z Filipin i z całej Azji. Widzieliśmy też zawodników z Europy.
się sama oporządza. Zrobisz mi też? No. Nasypała lodu, nalała wodę. Mogę sobie pić to, co ci tam przypaść? Darmowa woda nigdy nie jest zła. Zimna. Zimna, z lodem. Nasza ulubiona restauracja od jakiegoś czasu. Najlepsze dania, najsmaczniejsze i najtańsze dla szłyka. Po takich krokach. Dobra woda. Ale dobra ta woda. Tutaj nawet woda jest jakaś lepsza. Zimniejsza. Emi, a możesz mi powiedzieć, po co ty zgniatasz tak te rurki i później ciężko się przez to pije? Jest jakiś tego powód? Stresujesz się albo coś, że tak zgryzasz te rurki? Zęby ma za duże. Za duże zęby masz? Zobaczyliśmy jakąś restaurację przy morzu i stwierdziliśmy, że wpadniemy na coś do picia i przy okazji się wysikamy. Ale tak żeśmy źle trafili. Tak drogo, że za zwykłe picie jakieś tam, gdzie kosztują po 25, po 30, po 50, to tu kosztuje 120. Na Patton mango sticky rice kosztuje tak około 50, a tutaj 220. 250, a na Patong między 50 a 100, a tu 220. Co by się nie wzięło, to ceny są minimum razy 3. Minimum. Na Jumpin szejki są za 25, a to 150. 25 przeskok na 160, także masakra. Są dania wymyślne, menu bardzo takie wielkie, europejskie, duże, piękne zdjęcia, no ale to właśnie świadczy o tym, że ja pierdzielę, że że właśnie ceny są razy 10. I patrzcie się, ja sobie tylko zamówiłem zwykłą kolę do picia. Pan się zapytał, czy chce z lodem. Ja powiedziałem, że tak, no wezmę z lodem, ale że do szklanki lód i to wszystko. A ja mam teraz specjalne wiaderko z lodem, gdzie po prostu jak mi się skończy, to albo roztopi, zanim wypiję kolę, to pan dorzuci mi ładnie do szklaneczki lód. Mm-hmm. Świetnie. Thank you. No nie, no pełna obsługa. Pan tutaj jeszcze, Dorota jeszcze skorzystała na moim lodzie, który sobie zamówiłem. Dorota sobie wzięła wodę. To jeszcze na moim lodzie skorzystała. Wszyscy skorzystają na moim lodzie do coli. Ale ładne menu. Ale miejsce spoko. Nawet pełno ludzi. O, jaki my tu mamy piękny zachód słońca. Oj, oj, oj. Pięknie słońce zachodzi nad Pattają. Pięknie. Miasto widać piękne. Tutaj łódki Magellana. Tylko woda brudna tutaj, bo tu port jest blisko. A w każdym porcie woda jest masakryczna. Już wiem, dlaczego właśnie tu jest tak drogo. Bo tutaj bardzo dużo Chińczyków widzę przyjeżdża. Standardowo każda chińska restauracja to ceny razy właśnie 3, 4, 5. To już wszystko jasne. Chińczycy właśnie lubują się w seafoodzie, którego tutaj jest od groma w tej karcie. I tutaj też jest pełno ryb takich jakichś różnych. I to jest właśnie ulubione, to są ulubione dania Chińczyków, ale właśnie one wszystkie kosztują tak średnio po 50 zł za danie. Gdzie przed chwilą jedliśmy za 5 zł, a te dania są tutaj po 50 zł, więc no tak to wygląda. Nie można być z Chin, tylko mogą być z Korei. No tak, ale to są na pewno Chińczycy. Albo Japonii, tak. No bo ty masz takie wymyślne, co widzisz. To też ty zaszalałaś. A jeszcze jakby się ktoś zastanawiał, to siedzimy przy stoliku numer 80 i jest to VIP-owski stolik. No i widzicie. To jest VIP-owski.